Mam świadomość tego, jak karkołomnym zadaniem jest zabierać głos po panu premierze Piechocińskim. W obszarze gospodarki wie tyle, że trudno będzie tutaj coś oryginalnego powiedzieć, ale pozwólcie państwo, że podzielę się przynajmniej częścią moich doświadczeń samorządowych. Wiem, że na sali jest wielu samorządowców szczebla powiatowego, gminnego i wojewódzkiego pewnie też. Te rozmaite doświadczenia naszej przy okazji spotkania ze środowiskiem przedsiębiorców też są istotne, bo kolega premier odmienił dzisiaj pewnie przez wszystkie przypadki słowo zaufanie, słowo współpraca, kooperacja, wspólnota. To są te wartości, które może nie są medialnie nośne, bo ja nawet będąc w Gliwicach dwa dni temu powiedziałem, że zgoda nigdy nie miała dobrego marketingu. Bo jak ktoś się z kimś kłóci, są jakieś emocje, to lepiej sprzedaje się w mediach, to ludzie nie przełączają wtedy kanałów, jak ktoś właśnie gdzieś tam dokłada. Jak państwo zwrócicie uwagę na najczęściej pojawiające się twarze w polskiej polityce, to nie są to osoby, które mówią o współpracy, o jakiejś pracy organicznej, takim codziennym wymiarze właśnie tego trudu, tylko są to osoby, które najczęściej mają taką cechę charakteru, że zawsze co najmniej jeden albo dwa razy przyładują coś, mówiąc kolokwialnie, tak, że to jest później zapewnia cytowalność. I to jest też moje doświadczenie tej kampanii też, do której mnie zachęcił kolega premier Piechociński, proponując stronnictwu rekomendację dla mnie, że nawet idąc, umawiając się na jakąś audycję, dziennikarz, który mnie zaprasza, mówi: panie marszałku, niech pan spróbuje sobie coś takiego przygotować, coś takiego, no komuś coś przyładować, żeby zapewnić cytowalność, bo to też dla mnie jest wartość, bo później mnie cytują, że pan to powiedział u mnie w programie. Stąd wiecie państwo, skąd się biorą właśnie niektórzy przedstawiciele polskiej polityki w tych mediach, którzy atakują, którzy operują tym językiem konfliktu i wiecie, dlaczego niektórzy się tam nie znajdują. No cóż, no to są takie warunki. My ludowcy, którzy nawołujemy do takiego właśnie wymiaru organicznej pracy, codziennej, do takiej żmudnej, szkoleniowej nawet bym powiedział, bo dzisiaj w Legionowie zaczęliśmy od szkolenia dla przedsiębiorców, gdzie eksperci od kolegi premiera z Urzędu Marszałkowskiego przedstawiali zasady korzystania z funduszy europejskich, czyli taka no niemedialna, można powiedzieć, rzecz, ale bardzo potrzebna w codziennym życiu. I my tacy jesteśmy, ludowcy, wnosimy właśnie te wartości takiej codziennej, żmudnej pracy rozwiązywania problemów. Ja też tak traktuję swój start w tych wyborach. Jestem jedynym kandydatem tej Polski samorządowej, wywodzącym się właśnie z tej przestrzeni Polski lokalnej. Dla mnie to pochodzenie i ta proweniencja z małego środowiska, z gospodarstwa rolnego, w którym pracowałem jako młody chłopak do okresu studiów, zanim wyjechałem z mojej rodzinnej Głodnowoli. To jest coś, czym się szczycę. I to są te wartości, które właśnie też proponuję i pokazuję jako pewien etos pracy samorządowej, pracy lokalnej i właśnie tej pracy organicznej. Zanim dojdę do tych kilku przesłań, które chciałem dzisiaj wygłosić, to jeszcze w tym obszarze, o którym kolega premier mówił. Moje ulubione przysłowie to przysłowie litewskie: nawet w małej kałuży odbija się niebo. Czyli każdy z nas, niezależnie od tego, jaką pełni rolę, czy jest sołtysem, radnym, premierem pewnie, czy marszałkiem, może wnieść, dając czy przedsiębiorcom, zatrudniającym, czy przedsiębiorstwie lokalnym, rodzinnym, spółdzielni, swoich sąsiadów, znajomych, może wnieść do funkcjonowania tego środowiska bardzo wiele. To jest to doświadczenie PSL, to są te wartości, które podkreślamy. Szanowni państwo, mam świadomość tego, że dzisiaj spotykamy się, jest wielu przedsiębiorców na sali, stąd kilka tych przesłań do państwa. Za dwa dni mamy na Stadionie Narodowym taką konwencję, gdzie zaprezentujemy całościowy blok propozycji i PSL-u i moich jako kandydata dla środowiska przedsiębiorców, ale o kilku rzeczach chcę wspomnieć. No, to wybrzmiało też w wystąpieniu kolegi premiera, który mówił,
mówiąc kolokwialnie, zjadli trochę chleba, który sobie przygotowałem dla Państwa. Nie chciałbym się powtarzać, ale wiele rzeczy, czy pewnych wartości bardzo mocno sygnalizowanych przez środowisko przedsiębiorców, teoretycznie jest dzisiaj zapisane w prawie. Jak pewna norma współpracy, czy budowania przyjaznych relacji pomiędzy państwem, jego strukturami, agendami, inspekcjami, które kontrolują na co dzień państwa działalność, właśnie a biznesem, a przedsiębiorcami. Teoretycznie to wszystko jest zapisane, ale jak praktyka pokazuje, no takim prawem, nawet opisywanym przez socjologów, Max Weber opisywał to, jak urzędnicy potrafią uzasadniać potrzebę własnego funkcjonowania, multiplikując różnego rodzaju obowiązki, czy szukając potwierdzenia potrzeby własnego funkcjonowania i szukają właśnie w tych relacjach z biznesem też takiej okazji do tego, żeby nawet jak nie trzeba tam szukać jakiegoś problemu, to się problem znajdzie. Ja wczoraj byłem w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich i prezes tej jednostki podał taki przykład świeżutki. Oddali świeżo wyremontowaną halę, do której wjeżdżają beczkowozy z mlekiem i odbierał kilka dni temu inspektor weterynaryjny ten obiekt i mówi, tu powinny być jeszcze takie żaluzje, takie kurtyny. Pyta się prezesa, gdzie to jest zapisane? Proszę mi pokazać. No nie ma zapisane, ale to musi być. No i chłop się zastanawia, czy ma to zrobić, bo jak tego nie zrobi, to zaraz będzie miał kolejne inne kontrole i się narazi na ileś nieprzyjemności. To jest pierwszy z brzegu taki przykład, gdzie rzeczywiście tych takich dobrych relacji nie ma, gdzie i to zaufanie, i te postawy urzędnicze, o których kolega premier tyle wspominał, których nie da się zadekretować, bo pewnej rzetelności i takiej otwartości, życzliwości jeden do drugiego, myślę, że się nie da zadekretować, bo nawet jak ją zapiszemy, że powinniśmy być dla siebie otwarci, życzliwi, to są kwestie pewne mentalne i nawet dzisiaj w Legionowie powiedziałem, że może warto by było, jak organizujemy różnego rodzaju plebiscyty, to ustanowić jakiś taki kodeks dobrych praktyk urzędniczych wobec biznesu i nagradzać tych takich herosów tej uczciwej pracy realizowania tych właśnie wszystkich przepisów, ale bez takiej nieżyczliwości, czy daleko idącej właśnie udręki, bo często nasi urzędnicy tak się w ten sposób zachowują. To widać w wielu obszarach. Warto tutaj króciutko wspomnieć, że sądownictwo jest takim obszarem. Dzisiaj Grzegorz Benedykciński opowiada o swoich doświadczeniach. Żony, która prowadzi biznes, już 4 lata się dochodzi z ZUS-em na temat, czy umowa o dzieło to była umowa o dzieło, czy była umowa o zlecenie i z tego powodu były obowiązki odpłacania składek. I po prostu jest to już sprawa, która ciągnie się 4 lata i normalny człowiek by już dawno zwariował. To są przykłady takich sytuacji, jak interpretacje różnego rodzaju organów podatkowych, gdzie często w tej samej, dokładnie w tej samej sprawie Izba Skarbowa z Białegostoku wydaje zupełnie inną interpretację niż Izba Skarbowa z Łodzi czy z innego miasta. Tych przykładów takich właśnie, gdzie warto zbudować nowy rodzaj relacji. Ja wiem, że dla Państwa, którzy różne rzeczy, zapowiedzi polityków już słyszeliście w życiu, i też był taki polityk kiedyś, który miał nawet pięknie nazywającą się Komisję Sejmową Przyjazne Państwo. Wykonywał wtedy, przyznam, ciekawą robotę, ale zarzucił tę pracę, bo to była praca trudna. Trzeba było siedzieć w tych wszystkich przepisach i wybrał dzisiaj robienie polityki, właśnie tę politykę w takim rozumieniu ataków, szukania inwentów, a nie takiej rzetelnej roboty i szukania tych przeglądu takiego regularnego, tych wszystkich przepisów, gdzie niektóre rzeczy, od niektórych rzeczy można odejść, zrezygnować z niektórych certyfikatów, pozwoleń, zaufać po prostu sobie, tak jak mówił o tym kolega premier. Tego brakuje. Na pewno taką przestrzenią, która potrzebuje takiego racjonalizmu i bardziej nastawienia proprzedsiębiorczego, są ubezpieczenia społeczne i składki ZUS-u, czyli przykłady chociażby brytyjskie, takie modelowe, które wielu ludzi pokazuje za pewien wzorzec, żeby zwłaszcza dla ludzi, którzy startują z prowadzeniem biznesu,
da zdecydowanie niższą składkę. Czy to tak, jak właśnie jest w Wielkiej Brytanii, do pewnego pułapu niższą, a później proporcjonalnie wyższą już w miarę uzyskiwanego dochodu, czy tak, jak będziemy to proponować w sobotę, dochodzenie do pewnej stawki przez 5 lat, czyli w dłuższym okresie. Nie tak jak teraz przez 2, ale w dłuższym okresie, żeby dać przedsiębiorcy szansę na okrzepnięcie na rynku, zbudowanie też kompetencji, poradzenie sobie z tymi realiami, funkcjonowanie na siebie w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. Ale warto też zapisać w tym kodeksie taką zasadę stabilizacji prawa gospodarczego, żeby wskazać kilka dat, gdzie można w tym prawie majstrować, żeby przedsiębiorcy mogli sobie coś zaplanować, bo dzisiaj tak naprawdę w zmieniającym otoczeniu prawnym, to nawet jak kolega premier zwracał na to uwagę, że przedsiębiorcy nawet nie narzekają na wysokość tych obciążeń, ale na całą tą właśnie udrękę administracyjną, tę niepewność, i to jest ta rzecz, na którą trzeba popracować. O szkolnictwie zawodowym kolega premier wspomniał, to jest rzecz, gdzie dokonaliśmy, można powiedzieć, rzezi na polskim systemie edukacji. I świadomie, jak gdyby rozwaliliśmy ten system warsztatów przy szkołach zawodowych. Dzisiaj mówimy, poszukujemy jakichś odniesień europejskich, nazywając to właśnie szkolnictwem dualnym, podczas gdy rzemieślnicy i właśnie starsi, sprawdzeni, dobrze rzemieślnicy mówią, przecież to już funkcjonowało. Za tego wykpionego PRL-u była zasada, że 3 dni praktyki, 2 dni nauki, jeszcze za jakieś tam minimalne wynagrodzenie, żeby to, tak powiem, było, też nawiązywało się relacje z pracodawcą. Dzisiaj firmy nie chcą tych stażystów, bo tak naprawdę nie ma tych dobrych relacji, nie ma pewności, że ten człowiek będzie traktował to jako przygotowywanie się faktycznie do tego zadania. I tutaj też mogą pójść z pomocą środki europejskich funduszy społecznych. Musimy to odbudowywać, polskie rzemiosło, nie tylko te tradycyjne zawody, ale firmy rodzinne generalnie, spółdzielnie, które zostały wykpione na początku lat 90., a przecież w wielu obszarach funkcjonowały całkiem dobrze i zostały zlikwidowane tylko dlatego, że miały ten przydomek spółdzielczy w swojej nazwie. Wyprzedano wiele spółdzielni z mojej rodzinnej gminy, masarnie, piekarnie, dobrze funkcjonujące, za 15% wartości. I dzisiaj jest to taka refleksja już po latach, mówię o tym też profesorowie, oceniając ten początek transformacji Polski, że zbyt łatwo otworzyliśmy się tam na te przemiany, na przemiany właścicielskie, również z kapitałem zagranicznym, zbyt łatwo pozbywając się majątku polskiego. Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, któremu się sprzeciwialiśmy, nawet wprowadzono go. Nie jest na pewno sukcesem, z mojej strony absolutnie. Także tych rzeczy, które udało nam się w ciągu 25 lat, jest ogromnie dużo. Takim mocnym elementem tych przemian jest na pewno reforma samorządowa, bo uwolniła ogromną energię społeczną. My, samorządowcy, poczuliśmy się takimi prawdziwymi gospodarzami tych wspólnot gmin, powiatów, województw. Natomiast dzisiaj widać, że tę reformę trzeba dokończyć. Z kilkoma z kolegów tutaj widzieliśmy się w Poznaniu na kongresie samorządowym i tam, jak pamiętacie, wszyscy przedstawiciele korporacji samorządowych mówili do pana prezydenta też, który był, do pani premier, tę reformę trzeba dokończyć, zwłaszcza jeśli chodzi o jej finansowy aspekt w obszarze zwiększenia elastyczności gospodarzenia się budżetem, które są dzisiaj te karby narzucone przez ustawę finansową, artykuł 243, zwłaszcza na indywidualnym wskaźniku zadłużenia, doprowadza do tego, że można mieć pieniądze, ale można ich, czy nie można ich wydać po prostu, bo relacje wydatków bieżących do wydatków ogółem są takie, że tego się nie da zrobić. Także tutaj potrzebujemy większej elastyczności, potrzebujemy, zwłaszcza powiatom, że to starosta tutaj potwierdzi, są dzisiaj w najgorszej sytuacji, potrzebują nowych źródeł dochodów,
pojawia się postulat udziału w podatku VAT. Warto to rozważyć, warto dzisiaj na pewno zastanowić się nad tą nową architekturą finansów samorządowych, bo przed nami kolejny okres programowania. Tych potrzeb jest wiele. Samorządy mają wiele projektów gotowych już dzisiaj. Niebawem wchodzimy w trzeci rok tego nowego budżetu. I już dzisiaj by się przydały te regulacje właśnie dla samorządu. Taki swoisty patronat prezydenta właśnie nad tym prawem, bo dzisiaj wiele tych projektów ustaw jest w Sejmie, ale są tarcia w koalicji. Ja wyobrażam sobie, żeby prezydent poprosił szefów klubów parlamentarnych i powiedział: panowie i panie, to trzeba załatwić. No to by było łatwiej zrobić. Ale takiej woli nie ma, znaczy ubolewam, trzeba szukać takiej możliwości. Szanowni Państwo, z zaproszeniem do dyskusji, bo mamy okazję zobaczyć i wysłuchać premiera i pewnie będą do niego też pytania za moment. Mamy taki bardzo miły akcent, który warto też dostrzec, że kolega premier nagradza osoby szczególnie zasłużone w ciągu tych 25 lat dla przedsiębiorczości. To jest coś znakomitego z mojej perspektywy. Ale warto też sygnalizować dzisiaj, tam gdzie Państwo macie tę okazję, to proszę róbcie to, potrzebę budowania takiego prawdziwego dialogu przedsiębiorców z władzą. I jest kilka takich pomysłów. Od kilku lat wracę, ja go bardzo mocno podnoszę, pomysł zastąpienia Senatu w taką izbę gospodarczo-samorządową. Ta formuła się wyczerpała, ona niewiele wnosi. A stworzenie takiego forum głosów przedsiębiorców, samorządowców mogłoby wprowadzić do procesu ustawodawczego jakieś nowe wartości, taką nową wrażliwość i ustanowić po prostu jakąś wartość dodaną w tym polskim prawodawstwie. Także potrzebujemy pilnowania jakości stanowionego prawa, stąd proponuję, aby ustanowić taką prezydencką radę ustawodawczą, która będzie złożona z ekspertów, ludzi, którzy pracują też na uczelniach, na wydziałach nauk prawnych, żeby tego pilnować. Szanowni Państwo, nie chcę rozwijać tych wątków za szeroko. Chcę skorzystać z okazji, dlatego co prawda jesteśmy po świętach, żeby Państwu złożyć najlepsze życzenia. Ale myślę, że my Polacy powinniśmy sobie okazywać więcej życzliwości na co dzień. I każda okazja, nawet ta po świętach, jest dobrą okazją, dlatego korzystam z niej. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców powiatu wołomińskiego, największego na Mazowszu, potężnego i niech rośnie w siłę. Wszystkiego dobrego. Ja mam pytanie do kolegi marszałka. Chodzi mi o przyszłość euro w Polsce. Kolega marszałek w swoich wystąpieniach odnosi się dosyć sceptycznie, twierdząc, że będzie preferował pozostawienie złotówki. Nie wiem, czy to nie jest trochę zaściankowe takie spojrzenie, czy nie należy jednak dalej patrzeć nie takie potęgi jak Polska zrezygnowali ze swoich walut narodowych, jak marka, frank, lira i tak dalej. Nasze sentymenty do złotówki rozumiemy, ale no, myślę, że kadencja wkręca się przed następnym prezydentem, powinna mówić wyraźnie, że jednak to euro będziemy dążyć do wyjścia z tego euro. Rozumiem, że nie zaraz i nie na wszelkich warunkach, ale postąpienia też o nich euro. Chcę Państwa uspokoić, że znaczy tak, zwrócić uwagę, że ja się nie obrażam, jak często wobec tego, co i ja, i PSL proponuję, ktoś używa formuły zaściankowe. Bo byli tacy, którzy na moje propozycje, kiedy powiedziałem, że powinniśmy w tej polityce zagranicznej brać przede wszystkim o interes narodowy, no nazwano mnie też nacjonalistą. Na takie rozumienie nacjonalizmu ja się absolutnie nie obrażam, a w ustach takiego polityka jak Stefan Niesiołowski wręcz brzmi to jak komplement. Także i na zaściankowość, i na nacjonalizm rozumiany jako taką bardzo pragmatyczną ochronę interesu polskiej gospodarki, ja się nie obrażam. Dzisiaj po pierwsze nie mamy, nasza gospodarka nie spełnia warunków do tego, żeby wejść do tej strefy.
Dzisiaj nie wiemy też, do jakiej strefy mielibyśmy wchodzić. Czy z Grecją, czy bez. Bo jak obserwujemy tę dynamikę, która się dzieje w tej strefie, to tak naprawdę cała integracja europejska stoi pod znakiem zapytania. Jak obserwujemy chociażby wczorajszą wycieczkę jednego z premierów do Moskwy, no to tu są te zasadnicze pytania. Dlatego wszelkiego rodzaju takie... Ja jestem w głębi ducha zwolennikiem daleko posuniętej integracji. I mam świadomość tego, jak wiele też korzysta Polska, chociażby z funduszy, to widać na każdym kroku. Ale też nie mamy dzisiaj pewności, że strefa euro, która dzisiaj drukuje pieniądze, jest to luzowanie ilościowe i zobaczymy, jak to zagra. To w Stanach Zjednoczonych przyniosło to pozytywne efekty, ale nie ma gwarancji, że strefa euro nie wróci z powrotem do tych kłopotów. I nie chciałbym jako obywatel Polski dopłacać do bogatszej od nas Grecji, podnieść swoje możliwości proeksportowe, jakim istotnym elementem wzmacniania polskiej konkurencyjności gospodarki jest wpływ na gospodarkę. Także powiedziałem o tym i to jeśli zabrzmiało jako zaściankowość, no to dla mnie to jest jakiś taki chłodny bardzo pragmatyzm. Nawet tak dalece zaawansowani w takim europocentrycznym patrzeniu politycy, jak niektórzy, jak Jan Wincent Rostowski, powiedział, że nie wcześniej w ogóle niż do jakichś 10 lat. No to ja mam, że tak powiem, bardziej upewnione ocenę tego jeszcze, mimo wszystko. Także poczekajmy, nie wiemy do jakiej strefy, na jakich warunkach. Na pewno warto uzdrawiać finanse publiczne i sama droga do tego jest słuszna. I to trzeba robić. Szanowni Państwo, mam wrażenie, że ponieważ mamy jeszcze zaplanowane dzisiaj kolejne punkty i tutaj nawet u Was w Wołominie, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za możliwość podzielenia się tutaj odczuciami z Państwem, za dyskusję. Pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz w imieniu własnym kolegi premiera, kolegi posła. Bardzo Państwu dziękuję.